Katarzyna Dobor jest gwiazdą, która nie ukrywa przed mediami swojego życia prywatnego. Wiadomościami i wspomnieniami dzieli się z fanami, za pomocą profilów w mediach społecznościowych. Działania prezenterki budzą bardzo duży entuzjazm wśród osób, które obserwują jej internetowe poczynania. Nie inaczej było także tym razem. Prowadząca Nasz Nowy Dom postanowiła podzielić się z odbiorcami ponad 40-letnim zdjęciem. Publikacja spotkała się z ciepłym przyjęciem. Pod postem widnieją setki komentarzy i tysiące polubień. Katarzyna Dowbor pochwaliła się rodzinnym zdjęciem, do zdjęcia pozowała 20-letnia wówczas Katarzyna Dowbor i jej mama, Krystyna. Obie kobiety wyglądają bardzo szykownie, gwiazda ma sobie skórzaną kurtkę i dżinsowe dzwony. Starsza z pani wybrała bardziej klasyczną kreację, której szyku nadaje biały beret i dopasowana kolorystycznie apaszka. Mama jest piękna, córka również śliczna. Nic się nie zmieniłaś? Takie komentarze pojawiają się na instagramowym profilu Katarzyny Dowbor. Fanki zachwycają się nie tylko urodą prezenterki, ale także podobieństwem, które łączy ją z córką, Marysią. Dziewczyna jest mniej więcej w tym samym wieku. Co jej mama, kiedy pozowała do zdjęcia? Ostatnio obchodziła bowiem 21 urodziny. Dalsza część tekstu pod galerią: Katarzyna Dowbor nie zwalnia tempa. Katarzyna Dowbor jest bardzo aktywna zawodowo. Ostatnio, po przerwie spowodowanej koronawirusem, wróciła na plan programu Nasz Nowy Dom, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją widzów programu. Wzięła także udział w transmisji live organizowanej przez jej syna, Macieja Dowbora, oraz synową, Joanną Koroniewską. To właśnie na potrzeby tej inicjatywy prezenterka zajrzała do rodzinnego albumu. Efektem było odnalezienie wyjątkowego zdjęcia. Przed dzisiejszą domówką szukałam w starym albumie zdjęć Maćka, aby dać mu je w prezencie, i trafiłam na taką perełkę, moje zdjęcie z mamą. 1979 rok. Miałam wtedy 20 lat, taka była wtedy moda. Nic się nie zmieniłam. Prawda? Podpisała zdjęcie Katarzyna Dowbor. Jej pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Bez względu na wiek prezenterka zwala z nóg. Źródło: Radio Z. Następny artykuł.